Czy powstanie węzeł Warszawa Wschód i w jakiej konfiguracji? Ostatni weekend warszawskich linii turystycznych. Na stacji Warszawa Gdańska zostały otwarte kładki. Czy wielkie asfaltowanie ulicy Powstańców Śląskich niedaleko metra? Oraz zakłady bukmacherskie na to, kiedy zostanie otwarta południowa obwodnica Warszawy. O tym i nie tylko 25 września. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, tam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. To już jest, nie wiem w sumie które wydanie, ale naprawdę jest ich dużo i nie zwalniamy tempa, bo awarii wind na stacjach metra, tylko dwie. A to są windy na stacji Stade Bielany, Politechnika. I tyle. Już chciałem się rozpędzić dalej, jakieś piąta, szósta winda, a tu nie, niestety po prostu w tym wydaniu Mniejsza z tym mało wind, ale nieźle, bo i tak są dwie niedziałające. Ale metro nie kończy tutaj informacji od siebie, bo jeszcze mamy raport z niedzielnego ostatniej niedzieli. Jak to było na dniach otwartych? No i tak, możemy tutaj przeczytać, że 19 września było można było zwiedzić i na tej stacji, czyli Kondratowicza C20, było aż, odwiedziło mieszkańców 1500 warszawiaków. Ciekawe tylko, czy to byli wszyscy warszawiacy, bo tu napisali, że 1500 warszawiaków. Tak czy siak. Dosyć ciekawie, liczymy na to, że będzie coraz więcej i liczymy tak samo, że niedługo rozpocznie się budowa metra na Karolin. Bo na przykład z informacji, jeszcze taki ciekawostek, możecie teraz zobaczyć jak to wygląda, pojawiła się nowy, no taki katalog, w którym można zobaczyć jak będzie w skrócie wyglądać odcinek 3 plus STP, czyli do metro Karolin, z ostatami odstawczymi za metro Karolin i stacja techniczno-postojowa. Jak to będzie mniej więcej wyglądać? Od razu mówię, stacja Lazurowa, hashtag gdzie wyjście przy po drugiej stronie ulicy Lazurowej. I takie różne mankamenty, o tym będę mówić więcej, więc zapraszamy do metra, ale to już jakoś w październiku, sądzę, że jeszcze się uda wrzucić taki film. Także tak to wygląda. No i jeszcze taką ciekawostkę tutaj wrzucę. A mianowicie zetknijmy sobie na komputer, czyli jak wyglądały dni otwarte. Możemy zobaczyć pierwsze na zdjęciach Facebooka metra, iż mnie tutaj widać, proszę bardzo, jestem ja. W zielonej kurce, ale zdjęcie, które faktycznie bardziej mnie tutaj widać, o to jest tutaj, przeskoczyłem. No proszę bardzo, jak to ładnie mnie metro uchwyciło, po prostu jakby chcieli mnie tutaj zareklamować. Jeszcze jakby miał logo jakiś awizynarz na środku, to już w ogóle byłoby idealnie. Tak czy siak, ewidentnie w ogóle widać tutaj też, że metro, tego ciekawostka, mają kamizelki właśnie dla dzieci. Natomiast co jest ważne, proszę bardzo, widać mnie tutaj również jak na załączonym lasku, nagrywającym nowe odcinki dla Was. Także to chyba sobie wrzucę na profilowy przez jakiś czas. Metro idealnie by to uchwyciło normalnie. Po prostu to zdjęcie jest jak ryba na pierwszy plan dla mnie. Ale dosyć już samozachwalenia. Przejdźmy sobie jeszcze do jednego tematu od metra, czyli asfaltowanie ulicy Połczyńskiej. Jakiej Połczyńskiej? Powstańców Śląskich. Ja już na Połczyńskiej cały czas jestem. No w dużym skrócie w aktualny weekend, czyli 24-27 września jest samo objazdy dla autobusów. 112 robi niezłe przez Radiową jedzie tam obok Starego Domowa, ale co jest ważne i ważniejsze, to jest to, iż w tym okresie jest zamknięta jedna jezdnia właśnie tejże ulicy i nie można po prostu od tutaj, jak się jedzie Bemowa w kierunku Tatusza, coś jak się jedzie od Bemowa. Jak się wjeżdża na skrzyżowanie Powstańców Śląskich z Gruczewską od strony północnej, to tej jezdni po prostu nie ma, jest wyłączona z ruchu. No bo tam już jest ostatnia warstwa, będzie robiona asfaltu i to bardzo dobrze, bo im szybciej, tym lepiej. Przy okazji też zobaczymy, jak mniej więcej będzie wyglądać ta ulica, jaka szerokość, ile pasów i inne bajery, które może będą tam nam tutaj wrzucać. Przypominam, jest konkurs na nazwę dla tramwaju, dla nowych tramwajów Hyundaiów, 123 będą nowe, może będzie ich więcej, zobaczymy w przyszłości. No i możecie głosować, link do tego w opisie, jak coś. Dochodzimy do SKM-ki, przypominam, był dzień otwarty i tutaj też mnie zrobili zdjęcie ze SKM-ki, jesteśmy akurat na Facebooku. No i dokładnie tak jak tutaj widać właśnie, jestem też bardzo na widzoność. To ja. Także też mnie można było spotkać pod SKM-ką. Tam się pojawiłem. No i tak, powiedziałem na wstępie, czyli Warszawa Gdańska.
z kładkami. To jest nowina na odcinek z warszawskiej średnicy z Sykutem, zakończenie serii w ogóle na Warszawie Gdańskiej. W dużym skrócie, kładki zostały otwarte po lekkim opóźnieniu, miały być w połowie roku, są 2 miesiące później, no ale cieszymy się, że się pojawiły. Pasażerowie będą mogli korzystać, lepsze dojść do Arkadii, no i na wiadukt tam pieszo-rowerowy, no i tam też do pobliskich rejonów. To akurat jest duże ułatwienie. W dużym skrócie więcej opowiem w filmie, w materiale w przyszłym tygodniu. Jakoś poniedziałek będziemy nagrywać z Sykutem i później zobaczycie. Zresztą teraz mamy też problem z mikrofonem, bo lekko się zepsuł. To mogliście słyszeć w odcinkach ostatnich i w tych jeszcze paru przyszłych. Niestety mikrofon, który Sykut trzyma, coś tam nie do końca zaczęło działać po dłuższym czasie i trzeba będzie to naprawić. Jak się uda naprawić, to mikrofon wróci, jak się nie uda, to przez jakiś czas Sykut będzie tylko na samym dyktafonie nagrywać, bo nie mamy zapasowego mikrofonu, mamy, ale to on jest jeszcze gorszy. Natomiast zapasowych pieniędzy na nowy mikrofon na razie jeszcze nie ma. Ale mniejsza z tym, przejdźmy sobie do dalszej części, czyli warszawski transport publiczny, asfaltowanie ulicy Powstańców Śląskich, to przy czym mówiłem przed chwilą. I tu są zmiany dla linii 112, 171, 523, N1, N43. Także miejcie się na baczności, jak nie będziecie jeździć w najbliższy weekend. Najlepiej omijajcie te linie, a jak musicie się na nim jechać, to stawcie do składy jazdy, bo będą o wiele dłużej jechać i innymi trasami. 112 ma odjechaną teraz trasę. No i ostatni taki weekend. Czyli ten weekend, 25-26, ja jeszcze właśnie się postaram może z nich skorzystać, to ostatnia szansa na rajs z promem. Kurczę, czy ja płynąłem promem w tym roku? Chyba tak, ale nie wiem. Rajs z promem i statkiem, wycieczkę zabytkowym bambajem, autobusem lub koleją wąskotorową w ramach warszawskich linii turystycznych. O ile na kolej wąskotorową zbieram się już od paru lat, to autobusem raz jechałem i mi wystarczy, chyba rok temu. Tramwajem zabytkowym też jechałem nawet niedawno, ale bym się przejechał, może jeszcze przejadę się na linii 36. O tyle promem to bym się przepłynął, bo promy są najprostsze w obsłudze, w sensie po prostu się do nich podjeżdża i tyle. A do tramwajów zabytkowych trzeba wchodzić po schodach, także... Wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale po prostu ja zazwyczaj jestem na monocyklu elektrycznym teraz i to trochę jest większe utrudnienie. No 36 aktualnie i będzie kursować jeszcze linia 100 i to jest ostatni taki weekend, bo... Warszawskie linie turystyczne we wrześniu kursują tylko i wyłącznie w weekendy, a to jest ostatni weekend września, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Na przykład to, że ja zaczynam tam studia 4, to jest tylko dlatego, że pierwszy to jest piątek, a później jest weekend od razu. Ale to już jest październik niestety, więc no, trzeba się przygotować. Niestety też w tym roku nie było wszystkich promów i miejmy nadzieję, że może za rok w końcu wróci, ale to już jest takie trochę marzenie ściętej głowy, więc no trudno. Wracając do ZDM-u, a właściwie przechodząc do niego, tylko dwie informacje od nich dosyć ciekawe. Po pierwsze, wdrażamy SPPN na Ochocie, jak coś zaczynają się pojawiać nowe malowania i inne bajery, także tutaj trzeba mieć to na uwadze. A druga nowina od ZDM-u to jest zielona fala i jechać się pozwala. Ale sobie zdymowali. Natomiast co jest ważne, to tylko i wyłącznie z przepisową prędkością jest zielona fala. Tu bym się z ZDM-em nie zgodził. Bo na ulicach... Jak się jedzie przepisowo, to z zieloną falą nie sposób się zrównać. Do tego oczywiście moje osobiste spostrzeżenie, jak jeżdżę komunikacją miejską i jedzie w przepisach, no to ciężko jest. No ale dobrze, ZDM, macie własne zdanie. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej i czekamy na więcej zielonych fal, takich faktycznie dostosowanych do naszych prędkości. Dobrze, widzę, że aparat zaczyna się przegrzewać powoli, więc będę schodzić do końca. Trzecia linia metra, jak i węzeł na Warszawa Wschód. Nikt się nie zgłosił do poprzedniego konkursu, w którym mówiłem faktycznie, w sensie do przetargu, w którym mówiłem, że tam różne warianty, że nawet krzyżowanie na stadionie i inne cuda. Nikt się nie zgłosił niestety do tego, więc ZTM ponownie robi przetarg. Z tym, że teraz usunął krzyżowanie pod metrem. No w skrócie jest dużo mniej możliwości, jak te metro, jak gdzie ten węzeł będzie mógł, nie będzie też można przekopać. W sensie wrzucić pociągów w wykop w Warszawie Wschodnią w sensie i tam różne rejony, co jakby wrzucenie tutaj w wykop byłoby cudowne, ale jest nierealne pod względem tego, jak aktualnie tutaj wygląda komunikacja. Po drugiej stronie to jest o wiele prostsze niż po tej, bo druga strona jest po prostu na górce, no ale tak czy siak będzie inny trochę wygląda
jący Warszawa Wschód. Czekamy na to, jak w końcu będzie wyglądać ten węzeł, gdzie będzie i co tam będzie i na co będzie przygotowany. Zobaczymy. Zobaczymy już niedługo. Pewnie za dobrze. Tak samo jak czekamy na Plac Konstytucji i Muranów. Cały czas coś nic o tym ich nie słychać. Ciekawe czemu. Ale jeszcze trzy informacje na koniec. Czyli, oj tak, zakłady bukmacherskie na tunel południowy obwodnicy warszawskiej. W skrócie POW. Oj tak, dobrze wiemy, jak on jest dużo opóźniany. Miał być rok temu. No miał być rok temu. Później miał być w połowie wakacji. Później miał być pod koniec wakacji. Teraz miał być pod koniec września. I teraz może będzie pod koniec tego roku. No w skrócie, tak tego jest dużo przekładania, że bukmacherzy zaczęli obstawiać to. I można to trochę jeszcze zarobić na tym, kiedy faktycznie zostanie zakończona obwodnica Warszawy. Ja powiem wam szczerze, aż bym sobie coś postawił. Tylko nie wiem co, bo to tak może się opóźnić. Chyba raczej nie postawię na koniec roku. Ale nie wiem. Coś można byłoby zgadnąć w sumie. Pomyślę jeszcze o tym, bo to jest ciekawy pomysł, że można byłoby coś tam obstawić. A jakbym coś zyskał na tym? No nieźle. To bym postawił sobie tabliczkę pod połowę. No i tak, jeszcze ostatnia informacja od transportu publicznego, taka ciekawostka bardziej. Czyli Helsinki rozpoczynają w tym roku budowę tramwaju przez Mosty Królewskie. Nie mówiłbym o tym, gdyby nie to, że jak te projekty wyglądają, to jest po prostu wspaniałe. Wam teraz powinno się pokazywać te zdjęcia. No te mosty to naprawdę wyglądają wspaniale. W Warszawie, po pierwsze Warszawa to jest za mała, nie mielibyśmy ci taki most wrzucić, ale po pierwsze tutaj ten most pieszo-rowerowy, tramwajowy, ten tutaj pylonowy, to on całkowicie deklasuje tą kładkę Trzaskowskiego przez nad Wisłą. To jest zupełnie co innego. Jakby, no, to po prostu jest miodem i... Most tylko dla tramwaju. Czegoś takiego chyba w Warszawie się nigdy nie doczekamy, ale to cudowne. I ogólnie w Polsce, po prostu tutaj Helsinki mają dużo wysp, pomiędzy którymi nie sposób, lepszy sposób niż właśnie takimi mostami skomunikować to. I powiem wam tyle. Ma być to skończony pierwszy etap tego w 2027 roku. Jak skończą, kupuję bilet i tam lecę i to zobaczyć. Jakby autentycznie. Jak jeszcze będę mógł latać, bo wiecie tam... Strefa wtedy może EASA nawet pozwoli mi tam latanie, to z tego zrobię specjalny odcinek za ten 2027 roku. Ktoś mi tu telefon narodzi, ale naprawdę, jeśli do tego będę musiał przyzwyczaić i po prostu przygotować i polecieć tam. Na coś takiego mogę specjalnie wydać bilet lotniczy, żeby zobaczyć ten tramwaj. Chociaż w 2027 roku to nie będzie w całości gotowe i będą tam tylko dwukierunkowe mogły jeździć, ale czekam na to. Czekam niezmiernie. Na koniec sondaże. Mamy tutaj parę sondaży. Jeden był wcześniej w tygodniu i to był, czy w Warszawie jest zbyt dużo samochodów? W ostatnim odcinku o tym mówiliśmy, że był taki sondaż podobno. No i ja się zapytałem. Większość z was stwierdziło już tak, bo na 543 głosy 70% z was stwierdziło już tak, 17% już nie, a 8% stwierdziło już nie wiem. I drugi sondaż, którym wstawiłem specjalnie ten napis, nie wiem, dla osób, które nie wiem, co mają do pomyślenia, ale no nie wiem. Czy byłaś na dniach otwartych budowy metra warszawskiego we wrześniu 2021? W skrócie na tych dwóch, czy ktokolwiek był. No i tak, z tego co widzę, to najwięcej osób stwierdziło, iż, bo 82% iż nie było na żadnym dniu. Z kolei 6% stwierdziło, iż było na PMOWie, 4% iż było na targówku i tylko 2% było na jednym i drugim. Czego 7% stwierdziło, iż nie wie, czy było na jakimkolwiek z dniu otwartych. Te 7% to pozdrawiam was wszystkich. No i to było 278 głosów, czyli tam parę osób faktycznie mogło się pojawić na tych stacjach z was, z widzów. No i to byłoby na tyle z tego materiału. Z tego co widzę, znowu mi trochę wyszedł dłuższy, ale no trudno. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Dziś też parę tam jakichś lekkich historyków wrzuciłem w ekran, natomiast z ciekawostek wam powiem, że niedługo się trochę zmieni wizualnie kanał. W sensie tam dodam parę efektów i bajerów. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!